jest 4 października roku 2016. Witają Państwa na razie niezmiennie i ten sam skład z Natalią Michalak i Krystianem Maciejewskim. Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym po wakacjach wydaniu wiadomości TV Kościuszko. Niby już miesiąc chodzimy do szkoły, wrzesień minął, a jednak wakacje jeszcze w głowie. No chyba, że się jest maturzystą, to się ma i wakacje, i maturę. Lipiec i sierpień przysporzyły nam wiele radości. Teraz możemy tylko powspominać ten radosny czas letniej kanikuły. Teraz to ja bym wolał zobaczyć, co się działo w wrześniu. W dzisiejszym wydaniu TV Kościuszko. Powrócimy wspomnieniami do jakże radosnej uroczystości, którą jest rozpoczęcie roku szkolnego. Opowiemy o konińskich obchodach Dnia Sybiraka. Zobaczymy, co w naszej szkole robiła młodzież z zaprzyjaźnionego bawarskiego Ingolstadt. Zobaczymy, co się działo podczas szkolnego Dnia Serca. Oraz przedstawimy relacje z Mistrzostw Miasta Konina w lekkiej atletyce. 1 września każdemu z nas kojarzy się dwojako. Historycznie i szkolnie. Jak co roku odliczyliśmy się na szkolnym ganku. A tak o 1 września w 1939 roku pisał 15-letni uczeń gimnazjum, Kostek, późniejszy żołnierz 11 Pułku Piechoty. 1 wrzesień. Rano z kilkoma kolegami wybraliśmy się do naszej budy. Nie byliśmy pierwsi. Drzwi wejściowe były zamknięte, więc usiedliśmy na schodach, czekając, może się ktoś ukaże i wyjaśni, co i jak. Nie wiadomo, jak długo by to trwało, gdyby nie pan woźny Wencel. Osoba wielce zacna w budzie, niczym pierwszy po Bogu na okręcie. O, panowie po naukę? A kto to wojnę się uczy? Wojować trza! I tak, bezceremonialnie, zostaliśmy załatwieni przez pana Wencla. Nam dane było rozpocząć rok szkolny w spokoju. Zobaczmy, jak to było. Teraz przed Wami czas nowych wyzwań i planów.
17 września, w Dzień Sybiraka, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ofiar Sybiru przy kościele świętego Wojciecha w Koninie. W tym wydarzeniu udział brał również honorowy klub wnuka Sybiraka, który mieści się w naszym liceum. Zobaczmy więc z bliska, jak to się odbyło. Dzisiaj miałyśmy zaszczyt wygłosić apel pamięci podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy kościele świętego Wojciecha w Koninie.
Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie z racji tego, że jesteśmy członkiniami honorowego klubu wnuka Sybiraka w Koninie, w pierwszym liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Jesteśmy ze Szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej drugiego liceum w Koninie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nawiązujemy do tradycji 68. Pułku Piechoty z czasów sprzed II wojny światowej. Wystawialiśmy wartę przy pomniku ku czci Sybiraków. Bardzo się cieszymy, że młodzi uczestniczą w naszych spotkaniach, że próbują nas zrozumieć, że bywają u nas i nas zapraszają do siebie, bo my to w takiej symbiozie z młodymi żyjemy. My im coś dajemy, oni i od nich coś otrzymujemy. Witam całą społeczność pierwszego liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Na żywo chcę skomentować dzisiejszą uroczystość poświęconą Dniu Sybiraka. Jestem bardzo dumna, że nasi uczniowie pięknie zaprezentowali się, uczestnicząc w apelu poległych i wspomagając Sybiraków przy organizacji dzisiejszej uroczystości. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy. Może w przyszłym roku liczniej wszyscy będziemy uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Już 25 lat trwa przyjaźń między naszą szkołą a szkołą w Ingolstadt. Po majowym pobycie naszej młodzieży w Bawarii nadszedł czas na rewizytę. Dlatego też przez cały tydzień gościliśmy w naszej szkole przesympatyczną młodzież z Ingolstadt. Nad całością czuwali pan profesor Szopa oraz pani profesor Grzybowska. Zobaczmy więc materiał przygotowany przez Huberta Sroka. Sometimes, you know, what else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują w naszej szkole Szkolny Dzień Serca. Taki event to idealna okazja, aby zagłębić się w wiedzę chorób serca
oraz aby propagować zdrowy tryb życia. Odbył się wykład pod tytułem Polacy mają serce oraz turniej sportowy, w którym zwyciężyła klasa pierwsza A wraz z wychowawczynią panią profesor Szkudelską. Rozpoczyna się rok szkolny, a wraz z nim rywalizacja sportowa. Pierwszymi zawodami, które odbyły się, były to zawody w lekkiej atletyce. Nasi reprezentanci pokazali się z najlepszej strony. Pierwsze miejsca wywalczyli Weronika Balcerzak w skoku wzwyż, Remigiusz Kaczmarek w biegu na 400 metrów oraz Szymon Stankiewicz w rzucie oszczepem. Wynikiem 48 metrów 30 centymetrów pokonał rekord szkoły, trwający od 14 lat, o niespełna 3 metry. Zobaczmy więc relacje z tej imprezy. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'. Where you shouldn't have been a-messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Właśnie rozmawiam ze zwycięzcą biegu na 400 metrów. Powiedz, jak się biegało i się przedstaw. Nazywam się Remigiusz Kaczmarek.
Nie spodziewałem się zwycięstwa. Ogólnie pierwszy raz biegłem na 400 metrów. Taki dystans jest dla mnie czymś nowym, ale wygrałem i jest fajnie. No, pogoda nam sprzyjała, nie było dużego wiatru i było dość chłodno, więc fajnie. Bardzo dobrze. Myślałem, że gorzej będzie. Jednak było lepiej. No, co mam powiedzieć? Króciutki jestem, a nie tacy dłudzy. Jak się biegało? No, bardzo ciężko można powiedzieć, ponieważ było wiele szybszych zawodników ode mnie, ale starałem się. To już koniec pierwszego odcinka Wiadomości TV Kościuszko w tym roku szkolnym. Dzięki, że nas oglądacie. Do zobaczenia w następnym wydaniu.